You have business here in Phokis? I got business everywhere. Right now, it's where's my fucking ship? It carries with it a long line of power. You will need courage. And commitment. Bloodshed. Siemacie, w kolejnym odcinku Zacie. Właśnie dopłynąłem na miejsce. Także zaczynamy kolejny odcinek. Pamiętajcie, że został uruchomiony Discord oczywiście. Zostaw suba i lajka, jeśli się po prostu seria podoba. I komentarze dla zasięgu i tak dalej, i tak dalej. Doskonale wiecie, co robić, także lecimy dalej z tematem, nie będziemy zanudzać. Pierwsze co, to może odwiedzę właśnie tą tabelę, co ja gadam. Tablicę odwiedzimy. Zgarniemy, co możemy zgarnąć. I lecimy. A co to? Siema, ziom. Welcome, my friend. My name is Sargon. A to ten. To zadanie poboczne jakieś, tak? I have everything your heart could desire and more. For a price, of course. This almost sounds too good to be true. Don't attempt to scam me, merchant. By the gods, I would never dream of such a thing. I'm always happy to part with some drachmi if the price is right. I'm not interested in drachmi. The only currency I accept is orichalcum. I've never heard of it. Few have, thankfully. It's a precious metal from a time long before our own. It possesses many properties that Sargon finds appealing. Nie ma jak to mówić o sobie w trzeciej osobie. What exactly do you sell? Many things, my friend. Many things. I have weapons, armor, fashionable garments, and accessories for you, your friends, and even your ship. Okay. What kind of merchant doesn't take drachmi? The kind who is interested in rarer and more valuable forms of payment. Tell me where to find orichalcum. You can find it all over the Greek world if you know where to look. You can also check the message board for special jobs. Sargon is not the only one to deal in orichalcum. All right, let's see what you have to offer. Aha, to jedną sztukę mam chyba tego. Codziennie oraz konkretne zlecenia wojenne. Aha, czyli taki ten. No, to co w Valhalla było. Opal to się tam nazywało, o właśnie. Co to jest? Kapitan Ośmiornica. Dobre. Dobra. Kiedy indziej tu wrócimy? Aha, to widzę, że sprzęt jaki się pojawia, jaki kupujemy i jaki gdzieś tam mogę zlutować, to wypada na mój konkretny poziom. Tylko pytanie teraz, czy co, czy sprzęt... Moment. No właśnie, teraz pytanie, czy sprzęt, który... Teraz na przykład z domendem, dajmy na to na 9 poziomie, będzie miał inne statystyki niż sprzęt, który, niż ten sam element, który bym zdobył na przykład na 20 poziomie? Wiecie coś, jak to działa? Jak wiecie, dajcie znać, bo zastanawiam się właśnie na przykład, jeżeli chodzi o jakieś konkretne sety, czy ogarniać sobie jakiś set i szukać po prostu na, dajmy na to, na teraz, czy jednak poczekać, aż wbije jakiś tam większy level, bo to się będzie niby bardziej opłacało. No, nie wiem, jak to działa jeszcze, więc jak macie pojęcie, dajcie znać w komentarzach. To mi się po prostu bardzo przyda, więc chętnie się dowiem po prostu. Dobra, co my tu mamy? Ah, Mistyus. How was Megaris? Tak. The wolf is dead. Excellent. The full amount is promised. You expected me to haggle? Come now, Alexios. It isn't every day I have someone kill their own father. But he wasn't your real father, was he? Why did you send me to kill Nikolaus?
because I knew you could. Oh, why him? Because he was brilliant. He would have taken Athens in a month, two at most. And Stendhal doesn't have the wolf's genius. You wanted to save Athens? There's no profit in a quick war. I know, I know. It's a lot to take in all at once. Come. A, czyli gość chce, żeby wojna trwała dłużej, tak? Tell me, Mistyos, did you learn anything worthwhile in your dealings with the wolf? Nic nie powiem. I'm done talking. I should kill you where you stand. Temper, temper. And they said you'd be different. But blood is blood, I suppose. They? What blood? You really are more brawn than brains, aren't you? A shame. I could have used you for more of my errands. Malaka! You think you can play with me? I'll cut out your tongue! So disappointing. Ooh. No i właśnie to jest to, że nie było w tej opcji dialogowej niczego na temat właśnie, nie wiem, że wyrwę ci język, czy cię tam zabiję, czy cokolwiek, więc tak moim zdaniem trochę przesadzone są te czasami, albo niedopowiedziane są te opcje dialogowe. Elpinor snuck away like a coward. I should investigate his house. A letter to Elpinor. Kretosie. You led him right to me. Dobra. Elpinor's looking for a woman. I wonder who he wants in his slimy grasp now. This is a ship manifest. Elpinor selling weapons to both Athens and Sparta. He wants this war to go on forever. I have met some treacherous people. None of them compare to Elpinor. I'm going to look under every rock, in every shadow, until I find and kill this vile serpent. Okay. A ciekawe, czy dałoby się dalej dla niego zadania jakieś robić, czy nie? Wąż w trawie. Co to za hełm dostaliśmy? Co tu się stało? Dawaj to. Dobra. A to jakiś fort, czy co, tak? Dobra, wciąż przebywa w Fokidzie. A Fokida to jest to, gdzie ja tu jestem, czy co? Tak. Dobra, zrobimy, myślę, bo... Gdzie ja jestem? Tu jestem. Co to jest? Aha, to ten tu fruwa, dobra. Czy jest tu gdzieś blisko jakiś punkt widokowy? Tu jest. Idziemy sobie to ogarnąć. Raz, że szybka podróż, szybszy, do dwa, może coś się odkryje po prostu dodatkowo. Po co ja tą spację wciskam? I zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No ciekaw jestem, czy dałoby się dalej robić te zadania, czy nie. Chociaż pewnie i tak finalnie by się to skończyło w ten sposób, tak podejrzewam. Jówka i Lanos i Janosa. Zaraz ta percepcja jakaś tam. Dziesiąty poziom ty jesteś, ziomek.
Dobra, zróbmy sobie, poszukamy tego gościa w każdym razie, więc myślę, że zrobimy sobie po kolei jakieś dwa zadania czy coś. Może to nas gdzie to jest? Aha, tu się zmienia teraz. Może to mnie przybliży w jakimś stopniu do tego, do znalezienia tego bakłażana. Tak więc polecimy tutaj najpierw. Co tam się stało? What's your problem? What don't I have fucking problems with? The Oracle for one, C for another, and don't get me started on my crew. You have business with the Oracle? You're a long way from Delphi. Had business. And my business is none of your fucking business. I ain't shopping for a merc. If anything, I need the gods. If you want something done, you'll have to do it yourself. You're right there. Can't trust the gods or their servants. So, who are you? Captain Yelon of the Shark's Tooth. Shark Tooth's your boat? Do I look like a fucking fisherman? I sail a ship, not a boat. No właśnie. It was just a question. I'm here to help. Oh, it's not your fault. After my business with the Oracle, I came to meet my ship and crew. That was a day ago, and they're nowhere to be found. Okej, czyli trzeba będzie ich poszukać. So you sought the Oracle's advice? Buchnęli jej statek, tak? Fuck no! I'd rather seek counsel in the wind from my ass. Then why seek her out? We got a deal. I suppose no harm in telling you. She lets me know where the pilgrims are coming from. Then I supply the transport for their journey, and we split the fee. So you're trying to tell me the Oracle has divine intuition of where the pilgrims will be coming from? Fuck no! She asks her believers how full the ports are. Then she tells me. Simple. Business to business, nie? Business here in Fokis. I got business everywhere. Right now, it's where's my fucking ship? Dobra jest. So where's the shark's tooth? I wouldn't fucking be here if I knew, would I? Okay, let me rephrase. Where was the crew meant to be? Well, I sent my girl Yiki off. Pilgrims get stuck in the shallows around here, and we sort of help out. Oh, your girl? Yeah, best hand I ever had, and more. Look, find my ship and my Yiki, will you? I'll pay. I'll find out what happened. Bring them back. Do you know where they could have gone? The southeastern shore is pretty rich pickings. Nice cove there to trap lost, wealthy pilgrims. You're a pirate. What if I fucking am? I'm the pirate that's paying you. Anyway, I'm not a pirate all the time. It's more of a hobby. A hobby? You sure the crew didn't mutiny and run off on you? Not with my Yiki at the helm. Plus, they never got the cut from our last trip. They wouldn't leave without getting paid. Describe Yiki. She's beautiful. She is. Kisses like summer. From the first time I saw her, I wanted to eat her all up. Not helpful? Okay, okay. She's raven-haired and has a precious band on her arm that I gave her. Always wears it. Dobra. Find them and return as soon as I can. Dobra, lecimy w takim razie. Zadanko, cyk. Lecimy na statek, będzie chyba szybciej. Wow. Będzie szybciej tam chyba dopłynąć. Ale nie wpław oczywiście. Dobra, do góry. Tu jest sklep. Tu jest statek elegancki, dobra. Znowu jakieś zadanie tu jest, kolejne. Ale to później, jak zrobimy to jedno, bo mnóstwo zadań generalnie już mam. A powiem szczerze, że nie lubię, kiedy na przykład mam zadania, wiecie, rozpoczęty, 20 rozpoczętych zadań i w sumie nie wiadomo, za co się wziąć. A tak jak na przykład jedno, dwa zadania po kolei, jedno za drugim. Można działać. Dobra, to jest zatoka, która była tutaj chyba.
jesteśmy za winklem, tak się wydaje. Co to jest? Strasznie. Tak, i teraz w lewo będzie. Tak jest, od razu punkt widokowy sobie zrobimy. Szybki drift. To jest jakaś mała łajba, nie wygląda mi to na łódź piracką. No i co? A, dobra. Czyli co za to? That's the shark's tooth, all right. Or what's left of her. Czy już by zatonęła? No tu jakieś rekiny są. No dobra. Czy ja mogę walczyć? Mogę. Ale trochę bez sensu walczyć z rekinem pod wodą, nie? Spróbujemy, może dam radę go jakoś ustrzelić, czy nie? Za głęboko są chyba, nie? Tu w sumie mogę przyjść. No, raczej to bez sensu. Dobra, lecimy. Jak tu się pływa teraz? Dobra, myślę, że będzie trudniej. No chodź tu. Ła! Puszczaj mnie! Ty no puść mnie! Podaj moją rękę, ty. Dobra, trochę powietrza by się przydało. I gdzie ty jesteś? I desant z powietrza, proszę bardzo. No i porobiony. Zabij 25 drapieżników, dobra. Nie dzisiaj, ale nie ma problemu. Dobra, to mamy. This fits the description of Yiki's armband. Co tu się stało? Pozbierane, tak. Nie to, shift do góry. Jeszcze jakieś skrzynki tu są ciekawe? Nie ma. Jedna skrzynia była, tu jest druga właśnie. No i dobra. I spadamy stąd. Tu coś jeszcze jest, widzę. Zabierz. Aha, że może to co, oni ich zatopili tutaj? Czy po co mam tu płynąć teraz? Znaczy się iść. Zaraz się dowiemy, dobra. Tu coś mamy? To wygląda jak część właśnie z tego statku. A może będzie jakiś jeniec gdzieś tam? Może ją tam, tą babkę. Gdzieś zabrali po prostu i... Obóz wojskowy... Okej, do zgarnięcia parę rzeczy jest. Dobra, ale chyba to nie jest... Chyba nie powinienem tędy wchodzić, więc
Więc spróbujmy jakoś ich tutaj porobić. O, tu jest jakieś wejście. O, chodź, chodź. Ups. Spadł wam. Cyk i tutaj. A, dupa. Kurde, szybcy są. Aj, to parowanie jest naprawdę, pozostawia wiele do życzenia. Dobra, tu mamy dwóch cwaniaczków. Tego łucznika bym się pozbył najpierw. Właśnie, o, siemano. Wszystko pozgarniane. Dobra, jakoś się udało. Aj. Przydałby się jakieś więcej tych umiejętności, powiem szczerze. Na tych za adrenalinę. Chodź tu. O, mistrz miecza, pokonaj coś tam. Leczmy się trochę. A i to jest też, no, dosłownie 2-3 ciosy i już jest. I już jest dętka. Jeszcze ten baran. Na ryj dostałem. No, uciekaj, baranie. Dobra. Ten porobiony, to zgarnięte. Oczywiście, nie? Bo to byłoby... Za łatwe by to było, przecież. Stał w jednym miejscu i miał na maksa te wszystkie... Jeszcze tamten tu się znalazł. Czy przyszłoby tutaj do mnie po prostu z 20 tych... najemników, żeby mnie porobić. I ciekawe, czy bym wyrżnął wszystkich po prostu stojąc w jednym miejscu. Dobrze, że tamten się nie wtrąca na razie. No, ten blok to jest w ogóle... No, powinien się zapalić od swojego własnego badziewia. Dobra, porobiony.
A to ty widzę tak z szacunku, tak? Zostawiłeś. Ej. Już ty. Im szybciej będę miał tą umiejętność, żeby zabrać komuś tarczę, to widzę tym lepiej. Joki fuks. Ziomek. Jeszcze brak strzał, no grubo. Szybko dawaj leczenie jakieś. No. Potwierdź zabójstwo szybko. Dobra, nie mam strzał, więc... A, odruchowo łuk chciałem brać, a przecież strzał nie mam. Dobra. Teraz cię mędo normalnie. Chodź tu. No. Ja mogę tworzyć strzały? Ale jazda. No to elegancko. Ale jestem głupi. Dobra, to mamy. Zerknijmy, co tutaj wpadło. Jakiś sprzęcik fajny wpadł? Nie. Aha, to wypada. To ma 10 poziom i ten gość miał 10 poziom, czyli to wypada na taki poziom, jakiego gościa zabiłem, ale pozostały sprzęt chyba wypada na mój poziom, tak mi się wydaje. Tak to przynajmniej wygląda. A tu coś na 9 jest. Ło, nie wiem co kliknąłem. Ale i tak się przyda. Plus 2 do zdrowia. Karwasze Tezeusza. Dobra, no niech jest. Obrażeń do wojownika więcej, więc się przydadzą. Tutaj mamy coś na 9 poziom. Obrażenia łowcy, nie... Łowcy na razie nie chcemy. Obrażenia asasina, no na razie to muszę mieć. To no nie mogę, nawet gdybym chciał. Jakoś broń lepsza, nie. Łuk jakiś lepszy, też nie. Dobra, wszystko mamy. Zadania właśnie, tu się burdel teraz zrobił. Jezus, 3 miliony, 24 zadania. Grubo. Dobra. To mamy, wszystko wiemy, strzały mamy. F5, co by grę zapisać. Wszystko stąd wziąłem? Chyba tak. Jakieś pierdoły zostały, dobra. Wróć do Gelony, czyli na statek i tak muszę wrócić. Co by było szybciej. Pozgarniamy jeszcze po drodze, jak już idę. Kurde, no... Trzeba po prostu kwestia wprawy, tak samo jak było w sumie w Valhalla, tak, że im więcej w sumie powalczę, tym łatwiej to będzie później. Więc pewnie kwestia wprawy i tego parowania też się jednak nauczę, no bo jest trochę inne. O, rekin, czy co to? Czy jakaś orka? Dobra, ja wrócę w sumie do tej babki i zaraz się widzimy, więc bez sensu, żebyśmy tutaj czekali, także zaraz do was wracam. Dobra, jesteśmy na miejscu, więc kończymy to zadanko. Ciekawe, czy nas dołączy, czy nie? I found your ship. And? Come on now, where are they? Where's my Hiki? I really don't know how to tell you this. Oh, for fuck's sake. Zeus could have impregnated the whole of Athens in the time it takes you to say anything.
Where are they? They're dead, all right? And your ship's gone too. Oh, my Yiki. All I found is her armband. Yiki. Suppose I'm not much of a captain now. Can't be a captain without a ship. I can offer you a place on my crew. I know it's not like having your own ship, but you'll be part of a family. Hmm. Well, I'd rather be at sea than stuck here with these pious idiots. You got yourself a deal. Just till I'm back on my feet. Of course. Now, where's your boat? Ship? It's called the Adrestia. Whatever you say, Captain. Dobra. Pas dalekich mórz. Zwerbowano nowego. Sprawdźmy, co my tu mamy z nią. 3% do opancerzenia statku. No. Jak już będę miał tutaj więcej miejsca, to czemu nie. Dobra, na ten moment skończymy, także dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, wbijajcie na Discorda, zostawcie suba, łapę w górę, komentarz dla zasięgu. Tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć! Embrace this journey, my child, as this is your odyssey.